Witam wszystkich, oto już kolejne modyfikacje, tym razem do zwykłego gotika. Jest to modyfikacja o wiele, wiele razy większa i dłuższa. I charakteryzująca się przede wszystkim jedną rzeczą, że dodaje tam trochę nowych terenów, nowe dialogi, trochę nowych NPC-ków, nowe questy do zwykłego gotika. Że tak powiem, że postara się to trochę tak bardziej urozmaicić zwykłą podstawkę, ponieważ to jest jeden z największych modów. Nigdy w życiu w to nie grałem, że tak powiem. Chociaż nie wiem, w tym sensie nie przeszedłem ani razu tego moda. Grałem tylko raz, staram się to wcześniej nagrywać na moim laptopie, ale jakoś mi to nie wychodziło potem. Ale jak teraz mam nowy sprzęt, mogę sobie pozwolić na znacznie więcej rzeczy, co mnie bardzo cieszy. Póki co, dam nową grę. Na całe szczęście, do Mrocznych Tajemnic był dubbing. I to niestety będzie już, czy ja wiem niestety, zależy jakby na to patrzeć. To już będzie taka dłuższa modyfikacja, pewnie 100 odcinków. Mam jeszcze kilka takich większych modyfikacji ogólnie do sagi Gothic, ale do kilku tam bodajże nie było dubbingu. Jeszcze nikt nie zrobił, nie wytworzył. Filmik wstępnie będę pomijał, bo i tak coś mi się zbugowało i w ogóle nie chcą mi się te filmiki wyświetlać, a poza tym nie jest zmieniony od zwykłego Gothica. No. Dobra, to pomijamy. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je Kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W Kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie Stary Obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w Starym Obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w Starym Obozie. No i nie chcę sobie pominąć. O, dobra. Weźmiemy tutaj kilka rzeczy. Kurde.
Czego tu szukasz, włóczęgo? A co cię to obchodzi? Sporo, bo Gomez kazał pilnować placu wymian przed takimi ciekawskimi szumowinami, jak nie przymierzają ty. Mało ci przywitania, Bulita? Chcesz znowu zarobić mordę? Znasz Bulita? To mój kumpel. Często razem witamy nowych. Miałeś szczęście, że napatoczył się Diego. Kim jesteś? Kimś, kto nie ma czasu na rozmowę z takim łachmytą. Zjeżdżaj stąd, Pilnojku, póki masz jeszcze okazję ujść z życiem. Dobra, nie będziemy go denerwować. Mogę tylko przypuszczać, żeby się stało, pewnie by nas zaatakował. Zarzewiały miecz, no... Bierz. Wszystko będzie potrzebne na sam początek. Bimber. Tutaj raczej już nic nie ma. Dobra. Tego kolesie to już wolę darować. Dobra. I tak się zapowiada. Mniej więcej. Pierwszy odcinek. To się chyba dało wziąć, albo nie. Nie wiem. Ja wiem, że jeszcze będę musiał zainstalować pewnego moda, by zwiększyć ilość FPS-ów w Gothicu. Tak, to się zakładało. Tych pominiemy. Lecimy po prostu dalej. Cześć. Dziękuję. I słyszę kolejnego. I wiem, że to kolej będzie trochę niebezpieczny jak dla nas. Lepiej zrobić zapis, bo już trochę to trwa. Postaram się to jego obejść bokiem, ale coś tam będzie podejrzewał, że mówił i nas potem zaatakuje. Tak, otwórz. Pozabieraj wszystko. I odejdź. Jeszcze mi się mój kot przyłączył do nagrywania. Nóż strażnika. Tak, jak najbardziej. Przestań drapać, bo to by cię słychać na ten. Kocie. Przepraszam wszystkich, ale muszę go zdjąć. Iść tam polatuj. Bawiłem się z tobą już większość dnia. No, wiecie jak to jest różnie z zwierzakami. Dobra. Taka pierwsza chyba... Uwaga! Czy się tutaj skakało? Spacjem, nie spacjem. Kontrolę shiftem. O Boże! Nawet takie rzeczy pozapominałem. Dobra, wejdźmy w ustawienia. Mam nadzieję, że mnie ludzie nie zabijają. Skok, odejście. No, alt. Klikam alt. No i nic. To dobrze pamiętałem, tylko coś mi się tutaj zepsuło. I tyle. Nadal nie mogę. Dobra, damy po prostu to na Z. Klawiatura. Skok, odejście, Z. Czemu mi się to spogląda do góry? Ustawienia, klawiatura. I pewnie będę grzebał większość odcinka za jakiś ten głupim. Na rozglądanie się. Widoku postaci.
Skok odejść damy. X, Z. Nie wiem, ja to jest dobra. Poza tym odcinkiem ja już tam poustawiam. Kod naprawdę nie wie co zrobić z sobą i wraz za monitor. Szkoda, że nie mogę tego nagrać i jakoś pokazać. Dobra. Nasz pierwszy poważniejszy przeciwnik. Kretoszwór tak zwany. Ryżówka. Pamiętam, to tam tego było więcej. Napoje, bo tam nie ma artefakty, tylko obrażenia 20. Nie, bo to jest. Ten ma większy zasięg przede wszystkim. Dobra. Co bądź niektóre dialogi jakoś się nie zapowiadają ciekawie. Tutaj wrócimy jak trochę. Tak podrasujemy naszą postać, że tak powiem. No i teraz mi bardzo szybko. Czyli bardzo płynnie mi wszystko chodzi. Dobra. Chyba nie będę musiał jednak instalować moda na większą ilość FPS-ów. Chodź, zabijmy go. Czyli zabijemy go. Dziad. Ścierwojad. Mam nadzieję, że jakoś jak szybko tam dojdziemy. Tutaj nic ciekawszego już nie ma. Dobrze. Co mnie bardzo cieszy. A to robisz ciach. No i tak się sprawy załatwia. Naprawdę, grając już tak na takim monitorze, gdzie jest jakość Full HD i tak dalej, jest to trochę dziwne, że tak powiem. Otwórz. Wow, 200 bryłek rudy na sam start. Zakładam, że pewnie zaraz będziemy musieli to wydać. Dobra. Jest tutaj ktoś. Nie pamiętam, co może się stać. Wolę zapisywać póki co. Hej, chłopcze. Jeśli chcesz przejść, będziesz musiał zapłacić 10 bryłek. Kapujesz? Proszę, oto 10 bryłek. Jaka szkoda. Zapłaciłeś? Możesz przejść. Właśnie, zanim się rozmyślę. Dobra. Musi być jednak ziar. Podejrzany typ. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. O.
Mamy tutaj ten... Nie pamiętam, jak to w samej podstawce wychodziło. Znaczy w samym gociku. Hej ty. Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść. No i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idąc dalej tą samą ścieżką na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordra. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może uda ci się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedną dla mnie. Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli stać cię na tak ogromny wydatek... Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilo. Będę o tym pamiętał. Dobra, nie chcę, żeby mi tam bardziej opowiadał o tej kolonii. Ścierwo jadę. Dobra. Póki co weźmiemy sobie... O, tego ścierwojada. Ciach. I tak się powinno zobaczyć sprawy. Mam nadzieję, że to wkurzenie... że klikanie tam myszki i klawiatury jakoś nie będzie dla was bardzo denerwujące. Za to z kolei jakość filmów się... znacznie poprawiła, nie oszukujmy się. I także jakoś mikrofonu. Na tamtym sprzęcie to było, o masakra. I... niestety muszę robić jak często te cholerne zapisy. Dobra. Jeden. Ścierwojadzie. Kocie. A to już nie jest mały ścierwojad. To dobrze zrobiłem. Dobra. Ciach. Chyba widzę jakoś tam... nowego potworka, które tu dodali. Jak dla mnie to wygląda jak dzik. I pewnie się nie mylę. Ale nawet wolę nie podchodzić. Na bank pewnie by mnie to zabiło. Kwestia jeszcze ten kilku leveli w wprawieniu się. Dobra. Tam jest jeszcze jeden ścierwojad. Jep. No, przynajmniej tyle z tego dobrego. Co do profesji... A, zapomniałem zrobić numerku. Potem się pogubię. Co do profesji... nic. Nie mam jakichś głębszych planów.
ciach. Trochę. Lubię wykorzystywać bugi. O. Ciekawe jak to będzie wyglądało przy nagraniu. O fuck. Ale żem to zlamił. Naprawdę. Dzięki w Gothica. Zresztą można zobaczyć po innych modyfikacjach, jakie tam nakręciłem. Tak, zjedz trochę. Ciach. Ty cholerój mała. Łatwo nie będzie. Boże, pomalutku. Pomalutku sukcesywnie będzie miał. Wiecie co? Ja sobie popatrzę i zjem wasze mięso. Może niekoniecznie wasze mięso, ale ogólnie mięso sobie zjem. Zresztą od was też mogę dostać kilka. Boże. Aaaa! Wkurza się! Może sobie daruję te kretoszczury. Nie wiadomo ile to... Dobra. Ja daruję sobie was. Piękni. Słyszę was wasze odgłosy. O kubek. Sprzeda się na kawę. Dobra. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Nie. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś. A, dobra. Spodziewałem się, że będzie trochę dłuższy ten dialog. Zwykły strażnik. Musisz. A, cienie. To nie. Myślałem, że. No to nie myśl. To nie mój. Tylko zachowaj. Musisz uważać na to, co. Dobra. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Poza tym jest jeszcze obóz ludzi, którzy wybrali życie na uboczu, z dala od zgiełku i ciekawskich oczu. Mogę ci zaznaczyć to miejsce na mapie, ale pod warunkiem, że coś dla mnie zrobisz. Wszystko zależy od tego, na czym miałaby polegać twoja prośba. Zaniesiesz kilka bryłek rudy tym ludziom. Będą wiedzieli za to. Powiedz, że przysyła cię Diego. To może zapytają się, co chcesz, zanim dostaniesz strzałą w oko. A co ja będę z tego miał?
moją wdzięczność i być może jeszcze więcej lubię. Więc jak będzie? To gdzie mam rozpocząć poszukiwania? Dokonałeś mądrego wyboru. Jestem pewien, że tego nie pożałujesz. Oczywiście, jeżeli będziesz żył wystarczająco długo. Oto mapa. Zaznaczyłem na niej lokalizację obozu. Tylko uważaj, bo ta okolica aż roi się od przeróżnych stworzeń i wilki bynajmniej nie są z nich najgroźniejsze. Nie chciałbym, żebyś zginął i stracił moją rudę. Poczekaj! Nic nie mówiłeś, że to takie niebezpieczne! Poradzisz sobie, ale dobrze ci radzę, żebyś nabrał trochę doświadczenia, zanim tam wyruszysz. Wiesz tę ideę. Opowiedz mi coś więcej o tych twoich znajomych. Nie lubią, jak się o nich za dużo gada, a ja to szanuję. Mogę ci jednak zdradzić, że nieopodal starego obozu jest opuszczone obozowisko roślin. Znajdziesz tam jednego z przemytników. Pogadaj z nim. Powiedz mu, że przysyła cię w jego. Wydaje się, że ma jakiś problem z zaginionym towarzyszem. Więcej nie wiem. Życzę szczęścia w poszukiwaniach, chłopcze. Tak, szczęście na pewno mi się przyda. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Jeśli myślisz, że... Trzymaj się. Trochę tak dziwnie, że najpierw mówi tak swoim głosem, jak było ten Diego, a potem jest to podłożone niby te dodatkowe dialogi. No cóż. Ale dobra, w tym momencie chyba będziemy kończyli ten odcinek, pierwszy. Więc będę was zapraszał do kolejnych odcinków. Zagrajmy w Gothic modyfikację. Będziemy kontynuować naszą modyfikację Mroczne Tajemnice. Serdecznie zapraszam.